Ale jeżeli to jest zobrazowane jakąś ranką, to już jest śmiesznie. Proszę. Nie gadajcie! Świąteczny event na Earl Exchange! Co 24 godziny do 8 stycznia możecie wylosować darmowy przedmiot, waluty lub dodatkową zniżkę. No i standardowo z Konamedek cały asortyment 3% taniej. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, a zarazem w pierwszym odcinku nowej serii, czyli 3x3 do Grand Championa, ale gram na klawiaturze, na której mam oczywiście nie mam dokładnej statystyki, ale tak gołym okiem z 10 godzin nabite podczas poprzednich serii właśnie droga do Grand Championa oraz też parę razy na streamie zagrałem z widzem na klawiaturze, więc naprawdę tego doświadczenia w każdym razie jest bardzo mało. Da się tyle godzin wyrobić tak naprawdę w jeden dzień. No i może jeszcze na start serii pokażę, jakie mam tutaj ustawienia. Ogólnie jedyne co zmieniłem to na Q1 dałem sobie obrót kamery, bo przed chwilą sobie jeździłem i tego mi brakowało. No i wtedy tak jakby obrót w powietrzu w lewo i w prawo wywaliłem pod jakieś tam klawisze myszy. Prawdopodobnie nie będę ich używał, ale możliwe, że w trakcie serii sobie postanowię nauczyć się na przykład half flipa. No ogólnie zobaczymy. Ogólnie na tym koncie grałem chyba serię droga do Grand Championa Freestyle 1v1 oraz chyba 1v2 do GCK. Nie jestem przekonany, czy to było na tym koncie, ale wydaje mi się, że tak. No i teraz skupiamy się na trybie 3x3. Jak widzicie, mamy tutaj startowe MMR-y. No i zobaczymy, po pierwsze, czy teammate'i będą nas wyzywali, że nie potrafi nic zrobić. Czy będę w stanie tak naprawdę wykierować gierki w momencie, kiedy w sumie nic mechanicznego nie jestem w stanie zrobić. No i czy uda nam się wbić Grand Championa, bo tak naprawdę serio nie jestem w stanie tego powiedzieć. Wcześniej jak robiłem tę serię, na przykład 2x2 do Grand Championa grając na padzie, to byłem przekonany, że wbiję tą rangę. A tu tutaj naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia i też nie mam pojęcia, czy na przykład będzie głośno słychać klawiaturę, dlatego mam nadzieję, że pod tym odcinkiem się wszystko wyjaśni, że jeżeli będzie słychać za głośno, to uda mi się to jakoś łatwo naprawić i już to wszystko wyregulować na następne filmy. I ogólnie z tego co wiem, to najgorsze tutaj będą kickoffy. Też sobie wyłączyłem tutaj MMR-y w trakcie meczu z Bakesmoda, więc nie będę widział, na jakim poziomie gram. Po meczach sobie będziemy patrzyli, jakie to były rangi. Myślę, że to też będzie ciekawe i można tak zgadywać w sumie w trakcie spotkań, na kogo gram. Oczywiście na samym początku prawdopodobnie są to brązy, z których jeden się nie rusza i Tygrysek już ładuje samobój. A w ogóle Tygrysek? Tak, Tygrysek, to jest Polak prawdopodobnie. No niesamowity początek serii. Zobaczę, czy mam włączony czat. Dobra, mam włączony czat, także jest super. A tymczasem spróbujemy już tutaj coś zrobić. Ciekaw też jestem, co będą teammate'i. Naprawdę, czy będą mnie wyzywali albo od smurfów, albo potem już na tym diamencie, myślę, że jak będę, to od totalnych, nieudolnych. Nie no, drugi samobój? Co tu się dzieje? No nie mogę. Nie no, to chyba musi być brąz ogólnie. Ale będę ciekaw, czy będą mnie wyzywali właśnie od botów przez to, że nic nie jestem w stanie zrobić. Czy może będę w stanie coś zrobić? Nie mam pojęcia. Tak jak mówię, 10 godzin doświadczenia na klawiaturze. Oczywiście umiejętności, czy tam wiedza na temat gierki przechodzi z... spada. Więc tutaj jest jak jest. Tutaj chyba będę w stanie strzelić nawet na 3-0. No i niestety Tygrysek już tutaj opuścił spotkanie, tak samo Harry. Jeżeli Tygrysek ogląda, to oczywiście pozdrawiam. Chociaż wątpię, żeby oglądał. Raczej nie wiem, jeżeli ktoś ogląda już Rocketa na YouTubie, to pewnie gra w gierkę więcej, czyli ma wyższą rangę. A tymczasem okazało się, że każdy w lobby był unrankedem. Też możecie już obstawić na samym początku, czy uda mi się wbić Grand Championa. A jeżeli nie, czy tam po prostu jeżeli mi się uda, to na jakiej randze się zatrzymam. No i potem pod koniec serii będziecie się mogli do tego cofnąć, zobaczyć sobie, co obstawialiście. Ja nie wiem, ja czuję, że dam radę wbić tego Grand Championa. Nie wiem, czy dam radę wbić Grand Championa 2 i czy na przykład będę kontynuował tę serię, bo nie wiem też, czy na przykład będę wygrywał dużo spotkań, czy na przykład będzie to tak, że wygrywam 6 na 10 gierek, to wiadomo, że wtedy to by tak topornie szło. Ale prawdę mówiąc, jara mnie to granie na klawiaturze. Jara mnie tak naprawdę nauka tej gry od nowa, przynajmniej w kontekście mechanicznym. I taki element sprawdzenia siebie to jest dodatkowa. Naprawdę fajna sprawa. Mam nadzieję, że wam się też ten koncept podoba i będziecie chętnie oglądali. A tymczasem... Nie no, jak mnie zmylił. Dobra, jest... Nie ma bramki. Wybił to. Dobra, strzelam bramkę na 1-0, ale tutaj naprawdę... Czuję, że już jest wyższa ranga niż w poprzednim meczu, czyli tam byli unrankedy. Tutaj czuję, że może być srebro po samym tym, że jeżdżą trochę szybciej. No ale jak widzimy Dark, to nie jest chyba ten Dark z Arabii, co ładuje cały czas pogo i triple resety. Dobra, kickoffy na razie prawdopodobnie będą miał całkiem niezłe, ale na wyższej randze będą musiał się czegoś nauczyć. Tutaj, dobra, raczej nie mam co uczyć latać. Piłka totalnie miśnięta przez Kubiksa. W sumie Kubiks też brzmi tak polsko. A dobra, jolo, lecę. Może akurat trafię. Dobra, w słupek, ale całkiem niezły lot jak na mnie. Dobra, sobie podbiję. I chyba strzelę bramkę, dokładnie, 2-0. Ale bardzo ciekawe jest tutaj, że ludzie nie czekają na 3.30, żeby dać się FF-a, tylko po prostu jak ziomek sobie stwierdzi, że wyjdzie, to wychodzi. Nie no, przez chwilę sobie miałem mindfucka. Myślałem, że z mojej drużyny typek wyszedł tak naprawdę. A no i kolejny aspekt jest taki, że sobie zweryfikujemy tutaj, czy teammate'i faktycznie są tacy fatalni i faktycznie uniemożliwiają awansowanie z rangą. Dobra.
Ja to sobie podrybluję, tutaj jakaś przebitka. I Top Corner siadł w sumie przypadkiem, nawet nie wiedziałem, że to leci w bramkę. Okej, dwóch teammateów postanowiło... Nie, nikt na serwerze nie jedzie do wznowienia. To jest ciekawe, ja sobie kopnę w jego bramkę. W sensie w zasadzie w ich bramkę, no jest z tego gol. No ale muszę przyznać, że to było niespodziewane, jak nagle nikt nie zaczął ruszać się, ani z mojej drużyny, ani z przeciwnej. No jak widzimy w ogóle Kubiks tutaj ma 300 pingu. O, teraz już normalnie jadą. Też w sumie jestem ciekawy, jak szybko będę progresował umiejętnościami mechanicznymi tutaj, grając na klawiaturze. Okej, to może się źle skończyć. Samobój Darka? Nie, Darek tutaj, jak widzimy, Dariusz, prawdziwy zawodnik. Też w sumie myślę, że jest to fajna seria dla ludzi, co faktycznie są w tej randze. Wiadomo, że pewnie brązów za dużo nie ma, ale jak potem będzie Gold, Silver czy też Platyna. Czemu powiedziałem Gold, Silver? Gold, Platyna czy też Diament. To pewnie będziecie sobie myśleli, że co ja mam za lobby, co to są za mobby. Że u was to wygląda zupełnie inaczej, ale tak naprawdę, no niestety nie oszukując się, to tak samo wygląda. I będziecie mogli podpatrzeć. Myślę, że chyba, że skończę tą serię w goldzie jakimś cudem. Też tak mówię, zgaduję, że tak nie będzie. No ale fajnie, jakbyście też mogli awansować z rangą, podglądając, co ja tutaj robię. I też ciekawy jestem, ile będzie smurfów w drużynach przeciwnych. Oczywiście tutaj przepraszam każdego, z kim gram, bo po części też jestem smurfem. Nie da się ukryć. Ale tutaj jak widzimy... Kubiks z tym walczy i chce zaprzestać moich strzałów. No ale to wiecie, dla kontentu czego się nie robi. Powiedzmy, że każdy mnie trafi tylko raz, że ta gierka nic tak naprawdę nie zmieni. No i tyle, no niestety. Chyba nie ma co już kontynuować tego meczu. Nie wiem, czy jakiegoś cięcia się po prostu nie zrobi do kolejnego. A tutaj może, nie wiem, jeżeli się coś ciekawego jeszcze stanie, to wam pokażę. A jeżeli nie, to widzimy się już po tym meczu. Może zobaczymy sobie, trzymają już chłopaki jakąś rangę. Aerial? Nie no, trafiłem Aeriala. Kubik z naszej drużyny postanowił opuścić spotkanie, więc jest 2 na 2 tak naprawdę w tym momencie. Oczywiście tutaj taka ciekawostka, że nawet jeżeli Kubik wyszedł z meczu, czy tam jeżeli wy kiedyś wychodzicie, czy wasz teammate, to w momencie kiedy mecz jest wygrany, to dostajecie MMR-y tak jakby za wygrane spotkania. Ja tymczasem ładuję slingshota na klawiaturze. Dobra, jednak żartowałem, nie władowałem. No ale widzicie, tutaj Kubik postanowił zrobić tag life i sobie... Proszę. Nie gadajcie, prawie bym strzelił jakiegoś fajnego z kątem double tapa. Nawet nie wiecie, jak mnie jara próbowanie takich rzeczy na klawiaturze w momencie, kiedy tutaj nic nie potrafię zrobić praktycznie. No ale śmieszne to jest, że tutaj ludzie randomowo w trakcie meczu postanowiają sobie wyjść. Może Kubik stwierdził, że meczek wygrany, to nie ma co przedłużać. No i znowu przeciwnicy nie mieli żadnej rangi niestety. No i okej, jeżeli się nic dziwnego nie wydarzy i mecz będzie zgodnie z planem, to prawdopodobnie ostatni mecz w dzisiejszym odcinku. No jak widzimy, tutaj już dwie osoby są wparte, w sumie wcześniej nie zwróciłem na to jakoś super uwagi, ale wydaje mi się, że nikt nie był jeszcze wparty. Spróbujmy po prostu wygrać 3 na 3 spotkania. No tutaj sobie pojadę z piłką. Prawdopodobnie to będzie gol chyba, no dokładnie. A my mamy w teamie Cruza, co jest chyba fanem Bruza. Ja uwielbiam gadać takie głupoty. Okej. To chyba Blanik jest jakimś bramkarzem z tego co widzę. Widać przypisanie do pozycji tego zawodnika. Świetnie się odnajduje na bramce. Nie wiem czy jest jakiś bramkarz co ma podobny nickname. W sensie podobne nazwisko do Blanik. Okej, to prawdopodobnie nikt nie trafi, dlatego na to się rzucę. Ja z tego seriala nie będę próbował zrobić, ale tak z ziemi wlecieć? Mocny strzał i to chyba będzie gol. Proszę? Nie, no tam stara strategiczny fake był. O, w ogóle nasz teammate, widzimy, że grał w turnieju, bo jest to chyba nagroda. Wybuch za grę w turnieju. Okej. A, i w ogóle przeciwnik już ma fęka. Więc widzimy, że płatne auto pierwsze w serii. Spróbuję strzelić coś z powietrza. Dobra, to nie ma sensu raczej na razie, no ale jeżeli nie będę próbował, to się nie nauczę. Nasz teammate, ajajaj, chciałem powiedzieć, że nasz teammate agresywnie niszczy, ale to potem nie zniszczyli. I przeciwnik nie trafił, prawdopodobnie 3 do 0. I Black Wolf wydaje mi się, że kieruje. Dokładnie, otwiera w tabeli. Też ciekaw jestem, czy uda mi się na jakiegoś widza trafić, co faktycznie mnie rozpozna, czy coś. Będzie wiedział, że ten dziwny nickname to jestem ja. Okej, tutaj przyjęcie. Nasz jeden teammate się chyba nie rusza. Niestety, albo rusza się. Tutaj bramkarz, jak widzimy, no ma nieco dziurawe koła. Nie była to chyba jego najlepsza interwencja w historii, ale próbował. Ale naprawdę chciałbym, żeby ci przeciwnicy już mieli jakąś rangę, żeby to nie były same unrankedy. Zawsze niby wiadomo, że poziom pewnie jest podobny, ale jeżeli to jest zobrazowane jakąś rangą, to już jest śmiesznie. Proszę,
Nie gadajcie! Ale to jest piękne, że czuję podjarkę z takich teoretycznie banalnych bramek. W sensie, co zwykle, normalnie nie czuję nic po takim czymś. A tutaj naprawdę, ale fajnie, naprawdę czuję się, jakbym na nowo zaczynał grać w Rocketa. Ja, no, uczucie naprawdę polecam każdemu sobie spróbować zagrać tak na klawiaturze w momencie, kiedy na przykład całe życie grał na padzie. Jeżeli całe życie grał na klawiaturze, to prawdopodobnie nie ma pada, tak obstawiam. Więc sobie tego nie potestuję. Największym minusem, co na klawiaturze widzę, niby można się na boki obracać, ale jest to tak jakby mało płynne. Plus tak jakby, no macie albo maksa, albo nie maksa. Nie możecie sobie tak po środku zerknąć tylko. Dodatkowym minusem jest to, że nie ma oddzielnego klawiszu do gazowania oraz do flipowania do przodu. Więc na przykład ja często nie mogę sobie po prostu zrobić double jumpa, tylko robię flipa. Przez to, że nie puszczam klawisza z W, bo nie jestem przyzwyczajany, żebym musiał puszczać. Bo na padzie macie od tego inny klawisz. No więc to są na pewno takie dwie rzeczy, co na początku mi się mylą. Już nie mówię o tym, że ja generalnie mało gram w gry na klawiaturze i mi się cały czas klawisze ogólnie mylą i szybko pisać nie umiem i tak dalej. No i jeszcze na pewno często mi się myli boost ze skokiem, ale już nie tak często jak wcześniej. Nie no, ale dzisiejszy filmik? Nie spodziewałem się, że będę strzelić cokolwiek fajnego, a tutaj? No kurde, no wiem, że w porównaniu ze zwykłymi odcinkami nie jest to jakiś super. Natomiast naprawdę jaram się bardziej niż po strzeleniu jakiegoś triple reseta na głównym koncie. W sensie po prostu na padzie. Spróbujmy strzelić Ariala. Dobra, nie trafię w piłkę, ale chyba i tak będzie gol. 7-0. A Cruza widzimy, że dwa kontakty z piłką już zaliczył, więc też się do czegoś przyczynia. Cruza to powiedzmy taki wasz typowy teammate. Fake, ja też sfejkuję, bo widzimy, że jest bardzo popularne zagranie tutaj. I chyba tracimy bramkę na Brazil. Nasi teammate'ci tutaj walczą ze sobą, każdą, nie wiem co, bo to nawet nie była walka o piłkę. Ale ogólnie walczą, to trzeba im oddać. O, tutaj piękna bomba. Chyba będę w stanie obronić dokładnie. Ale naprawdę gości chyba petę życia zasadził. I teraz bang, dośrodkowanie znowu. To może lecieć w bramkę, ale nie leci. Dlatego ten mecz kończy się Brazylią. Udało nam się dzisiaj wygrać 3-3 spotkania i mam nadzieję, że ktoś tutaj będzie miał jeszcze jakąś rangę. Jak widzimy, są tu srebra, więc przynajmniej jestem w stanie określić, na jakim poziomie aktualnie stoję. Jak widzimy, srebro na ten moment nie stawia oporu. Może srebro 3 będzie już ciężkie. Ale tak czy inaczej, to by było już dzisiaj na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o tej serii. Dajcie znać, co tutaj ewentualnie jeszcze pozmieniać przed drugim odcinkiem. Bo potem możliwe, że na przykład będę nagrywał po 2 odcinki w jeden dzień, to jeżeli będzie czytać komentarze pomiędzy filmami. Dlatego, tak jak mówię, to by było już dzisiaj na tyle. Ja wam życzę miłego dnia. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka. I to by było na tyle. Elo, elo.